Bardzo rzadki widok, słuchajcie. Damian w swojej terenówce w terenie. Szok! No to trochę trasy już wytyczyliśmy. Była mała wklejeczka, ale się udało. Wyszliśmy z tego. No i jedziemy dalej. Nadjeżdża prezes RKO. Powiem wam, wziąłem to tutaj bez rozpędu. Jest zmarznięte to pod spodem. Jedzie. Poznaje drogę. Tak, tak. Prosto na słynne kałuże. Ciekawe, w jakim są stanie. No to czas na słynne kałuże. Dupo! Ja to wiedział. Andrzej, co się stało? Co się stało, Andrzej? No kałuże pokazały, dlaczego są takie słynne. Kałuże pokazały, kto tu rządzi. Dokładnie. Nieźle, popatrzcie. No to nie jest spoko, to czy ja tu podjadę, cię zapnę. A z której strony mam przeklę? Z prawej. Sięgniesz? Sięgnę, no. Dobra, zapinamy i mamy go. Wyciągarkę się przetestowali, bo ostatnio nam się wieszała. Jest okej. Okay. Po serwisie, tak, w Car Custom Service Seba nam ją fajnie ogarnął, więc Seba dzięki. Andrzej miał czyste autko, już nie ma. No i taka niewinna w sumie kałuża. To nie są niewinne. Andrzej mówi, że zna je swego dzieciństwa i faktycznie niejedną zmotę tutaj one przytopiły, no i chyba coś w tym jest. Nikt tu nie przejeżdżał chyba, nie wiem, 2-3 lata chyba. No. Może przesadzam, ale zrób na pewno. Więc takie błotko w sumie czeka na was. Więc już mamy w sumie trasy takie wytyczone do delikatnego upalania. Fajnie, super, nie? Piękny klimacik. No. Świątecznie. Ja mam jeszcze dzisiaj kulik robić. Andrzej jeszcze mówi, że kulik ma robić jeszcze. No to Andrzej, no takim samochodem. W takim stanie technicznym. Wiem, że Mikołaj miał. Wiem, że Mikołaj lubi offroad. Ty, a co ci tutaj wystaje? Choinkę na górę i dawaj, nie? Dobra, więc lecimy dalej. Daliśmy radę. Po jednej klejce mamy. Jana zawisłem na drzewie, Andrzej. W dziurce, więc. Śmigam. Nie, no jeszcze jeden ciężki teren tu nas czeka. Tu jeszcze. Ja my tu podjazd. Tak, dokładnie. No to słuchajcie, przygotowałem wam ścieżkę. Ostatni podjaździk. Taki mały zrobimy. Koniec pracy na dzisiaj. Nie wygląda zbytnio groźnie, ale jest ślisko. Zobaczymy, jak sobie poradzimy tutaj. Andrzej, to śmigaj! Poszedł jak dzik w kartoflisko. Podjazd nie jest zbytnio ostry, ale strasznie ślisko jest. Zobaczymy, jak jeszcze Zedio sobie poradzi. To koniec wojaży.
Piękna, zaśnieżona hałda, fajny klimacik, fajne upalanko. Zalecieliśmy z Damianem po wklejce. Ja jestem calusieńki z błota. Wracamy do domu. No i tak jak mówiłem, lista jest jeszcze otwarta. Znaczy w tym momencie, gdzie nagrywam film, lista jeszcze jest otwarta. Są miejsca wolne. Zapraszamy. Andrzej, pojeździliśmy trochę. No. Trasy są wstępnie już obadane. Udało się wyciągnąć, umarasić od Andrzeja. I lecimy do domku na dzisiaj. Lecimy to wszystko. Do domu. To trzymajcie się. Popatrzcie, jak tu jest pięknie.